Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry panu ministrowi. Oczywiście pytań miałbym setki, więc to by nie starczyło na ten program. 4 czerwca to jest bardzo interesująca data. Niemieckie media mówią, że Lex Tusk grozi demokracji i właśnie 4 czerwca będzie wielka demonstracja na rzecz obrony demokracji, czego nie dodaje, że chodzi mu o demokrację socjalistyczną, przymiotnikową, bo nie o bezprzymiotnikową przecież mu chodzi. Być może. Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca. Komisarz Sprawiedliwości Didier Reynders wyraził we wtorek wyjątkowe zaniepokojenie faktem podpisania przez prezydenta Polski ustawy w kwestii zbadania wszelkich powiązań z Rosją poprzednich rządów w Polsce. I to jest oczywiście to głębokie zaniepokojenie wynika najprawdopodobniej z faktu, że komisarz Reynders nie przeczytał tej ustawy i w związku z tym nie wiedział o tym, że przewiduje ona system odwołań od zapadłych orzeczeń przed sądami w Polsce. To jest po prostu machineria propagandowa, która ruszyła w szalonym tempie i która ma na celu jedno, o czym przed wyborami w Polsce wiemy, a mianowicie doprowadzenie do pełnej destabilizacji przed wyborami i do sprawienia, by wreszcie polityk, który cieszy się wielką opinią pozytywną w Berlinie, w Brukseli i w Paryżu, stanął na czele rządu. To się wydaje oczywiście dość dużą mrzonką, ale po prostu nie z powodu takich mrzonek prowadzono większe operacje polityczne w Europie. Niemcy mają w ogóle pewien problem, no bo tutaj musi z jednej strony dojść do jakichś zmian w Polsce, jak oni chcą, ale z drugiej strony sami nie wiedzą, czy uda im się utrzymać ten rząd, który teraz jest w Berlinie przy władzy. Co wynika z prostego faktu, że na łeb, na szyję spadają notowania rządu Scholza, który nie cieszy się opinią. Jest to najgorszy rząd w powojennej historii Niemiec, tak się często o tym pisze. No i do tego wszystkiego jeszcze partia AfD wyrównała swoje szanse w wyścigu do urzędu kanclerskiego, można tak powiedzieć, zrównując się z SPD, a więc 18% poparcia. Tego się nikt by tak niedawno temu nie spodziewał. Jak to będzie wyglądać, to oczywiście, czy to oznacza, że rząd upadnie w Berlinie? Nie, raczej nie upadnie, bo te rządy w Berlinie nie upadają. To wszystko toczy się tutaj bardzo powolnie i mozolnie i one mają do spełnienia swoją misję dziejową i ta misja dziejowa niekoniecznie zgadza się z misjami dziejowymi państw członkowskich Unii Europejskiej, ale z drugiej strony często zastanawiam się nad tym, jeżeli wszyscy atakują tak bardzo Polskę to ze strony Unii Europejskiej, to pytanie się rodzi, na ile Unia Europejska jest dla Polski dobrym rozwiązaniem? Czy uda się doprowadzić do demokratyzacji Unii Europejskiej, czy nie? Jak się nie uda, co zrobić? Ale to są pytania, na które oczywiście niemieckie gazety, niemieckie media raczej nie odpowiedzą. Wszystkie media niemieckie oczywiście mówią o tym, jak zagrożona jest demokracja w Polsce, mówi o tym Tagesschau. Czy to jest komisja przeciwko opozycji, pyta się telewizja niemiecka. No tak, no oczywiście wszystko musi być przeciwko opozycji, tylko to, co służy demokracji, co służy jakimś wysiłkom na rzecz wyjaśnienia sytuacji, jak to się stało, że Rosjanie mieli taki wielki wpływ na Polskę. Nie wiem, ale chyba Niemcy nie pamiętają tych zdjęć zarówno z Molo w Sopocie, gdzie obaj przyjaciele Putin i Tusk rozmawiają o czymś, o czym nie wiadomo, a co chciano by się pewno dowiedzieć, co było tematem tych rozmów, czy też zdjęcia ze Smoleńska, gdzie uśmiechnięty Tusk rozmawia również z Putinem. Chciano by się dowiedzieć, na czym to wszystko polega. Chciano by zbadać wiele różnych bardzo dziwnych decyzji podejmowanych przez poprzednie rządy w układach między Rosją a Niemcami. Między Rosją taka, jaka ona jest i pamiętamy chyba wszyscy o tym, jak wtedy mówiono o fobii antyrosyjskiej ze strony PiS-u. Dzisiaj był za
zarzuca oczywiście, że jest to partia absolutnie prorosyjska, promoskiewska, proputinowska i która sprowadzi Polskę na manowce. Kto i kiedy chce sprowadzić Polskę na manowce, dowiemy się o tym 4 czerwca.